Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hubert i zapraszam was do Snajpera Ghost Warrior 3. Ostatnio zauważyłem, że dodano nowe DLC. To znaczy, wtedy kiedy będziecie to oglądać, będzie już to tydzień po DLC, ale no niestety dopiero się dowiedziałem w weekend, gdzie nagrywam ten materiał. Także mamy nową snajperkę, zaraz sobie zobaczymy ją. O ile będę miał odblokowaną, ale powinienem mieć. To jest. Tak, Makilian. O, to jest ta właśnie snajperka. Tak, 338. Zobaczymy. Luneta, tylko jeden ma typ lunety. Także zobaczymy, jak się będzie z niej strzelać. Jestem bardzo ciekaw. Poprawiamy. Dobra. Ostatnio był ślub, który nie poszedł za dobrze. Zobaczymy, co nam dzisiaj gra zrzuci. Rodzinna Awasa. Dotrzyli do Zaczynam się ruin. martwić, Frank. Awas zaginął. Dowiedziałem się o transakcji między gangami a separatystami. W jakichś Nie pamiętam, średniowiecznych gdzie to się ruinach. wchodziło. Tu W chyba. murach? No. A, Pewnie tutaj, chodzi o dobra. starożytny kościół świętego Szymona. Teraz to tylko sterta gruzów i rozwalonych rzeźb. Nie wierzę, że Awas miałby coś wspólnego z takim Kurde, spotkaniem i nie wymianą. wyszło. Czemu? Ma honor. To prawdziwy patriota. Nie pracowałby z separatystami. Ktoś wykorzystuje jego nazwisko. Albo manipulują nim. Ktoś na spotkaniu na pewno coś wie. Znam te góry z dzieciństwa. Będę w kontakcie. Jeśli jest u nich awans, to znaczy, że go przetrzymują. Zachowaj ostrożność. Mamy tutaj cel wysokiego znaczenia. Bardzo ciekawe. Ja to nazywam cel wysokiego znaczenia, a to jest po prostu. No, jak on mówi? Po prostu zgłoszenie celu. Ciekawe, coś tutaj mamy. Cel poszukiwany listem gończym, o tak. Już tu jesteśmy, to nie warto nie skorzystać. O kurde. Ostatni punkt oczyszczony. Wygląda ciekawie ta snajperka. 9 3, 9, 15 i 24. No to niezłą ma lunetę. Nie dam wam satysfakcji, parszywe gnoje. Mamy znak.
Znowu trzeba skorzystać z możliwości zdobycia jakiejś ultra fajnej rzeczy. No i dobra, i teraz muszę się cofnąć tu, bo znowu tam nie wejdę. Może można dostać się tutaj pieszo. Ale chyba nie, dobra. Będziemy się jeździć z tym, tylko jedziemy. Ku nowej przygodzie. W sumie jak będziecie mieli opublikowany ten materiał, to już będzie wtorek. Także praktycznie już po targach E3. Ja na razie się nic nie mogę wypowiedzieć, bo jestem w tej chwili po obejrzeniu niecałej konferencji z Electronic Arts. Także najprawdopodobniej przy Far Cry'u w środę będę go w miarę na żywo, w miarę świeżo nagrywać i będę go na zapas nagrywać. Także będę mógł się więcej wypowiedzieć o konferencji, ale jak na tą chwilę, to dla mnie fenomen tutaj i plus od EA za Need for Speeda. Wiem, niektórzy z was mogą nie lubić tego Need for Speeda, bo się zrobił zbyt fabularny, ale ja tak nie twierdzę. Nie wiem, być może zrobię po prostu szerszą... może po prostu zrobię taką szerszą w ramach takiego dodatkowego... dodatkowej rzeczy na kanale. Pogadankę o takim tym. Chciałbym się znowu z tobą pokłócić. No wiesz, jak przed ślubem. Raczej na to nie licz. Załatwiłam co trzeba i nic nie potrzebuję. No dobra, tak. Skoncentrujmy się na Armazim. Czemu mnie nie zastrzelił? Przecież miał mnie na celowniku. Może po prostu popełnił błąd. Wiesz, ludzie nie są idealni. Gruzińskie przysłowie. Wysoki nie chce się schylić, a niski stanąć na palcach. A więc się nie dogadali. Po prostu znajdźmy Awasa. Może on nam coś powie o Armazim. Chyba w złym miejscu. Zeskoczyłem. Nie, tutaj, dobra. Złapałem tej wyższej. No i tak musiałem tej niższej się złapać. Kurde. Ale wspinaczka. No, chwyci. O, teraz się chwycił. Dobra, wiecie, teraz się trzeba tutaj chwycić. O, to już mamy sobie. Pamiętaj, żeby nie wywołać alarmu, bo inaczej nie zdołamy wybadać tego cholernego skurwysyna. Tak. Najpierw zbadajmy teren.
Proszę, proszę, patrzcie państwo. Coś taka radosna. Co jest? Patrz na dowódcę separatystów. Czy ja go znam? Nazywa się Borys Druganin. Były porucznik lotnictwa, zamieszany w masakrę w Kosowie. Jest na naszej liście celów. Oddaj światu przysługę i sprzątnij tego śmiecia. Spróbuję. Najpierw musimy sprawdzić, nie mogę co tak zostawić zwłok na widoku. Spróbuj podsłuchać ich rozmowę, dobrze? Wow. Ale fuks. Nie mam nic kupić do pistoletu. Zakładam, że masz trochę muzyki. Pewnie. Przyniosłeś broń? Jeszcze tak nie za bardzo słychać. Nie twoja sprawa. Dobijemy tarczy bez niego. Gadaj. Teraz jest. Nie, nie. Po co zaraz mieszać do stowarzyszenia? A was przyszedł na emeryturę. Operacją kieruje teraz Wasili. Przejdźmy do wymiany. Tak, tak. Nie ma sprawy. Dobra, no to do dzieła, ludzie. Muszę gdzieś zadzwonić. I o czym rozmawiali? A, trudno powiedzieć. Ale chyba o interesach. Zrobione. Tak. Rozumiem. O, co jest? Armazi, mów co o nim wiesz. A, nigdy z nim nie rozmawiałem. On i jego zbiry ze stowarzyszenia zabrali sprzęt od Wasiliska i poszli sobie. Więcej nie wiem i nie chcę. A o Awasie? Trzyma go w kamieniołomie. Jeszcze żyje? Tak. Wasilisk udaje, że Awas nadal kieruje tam interesami. Lepiej, żeby był w jednym kawałku.
kurwa! Co się stało? John? Znalazłeś coś? Wasilisk przetrzymuje Awasa w kamieniołomie. Na pewno? No. Jeden pojeb wszystko mi wygadał. O kurde. Zacznij mi Mojta bronią. Musiałem z tym... Z kontrolą oddechu, bo... Porucznik Druganin dostał. Dobra robota. Na świecie jest odrobinę bezpieczniej. Dobra, opuść teren. Tylko jeszcze znajdziemy tutaj części. Trzeba się zaopatrzyć w dawkę amunicji. Kurde, głupie. Głupie sygnały systemowe. Gdzieś mi się mignęła tutaj trolka, ale nie jestem 100% pewien. Zjedź po linie. O, dobrze widziałem, że mi się gdzieś trolka mignęła. Celność snajperska 100%, strzały w głowę 2, najdalszy strzał 75 metrów. A, nie jestem zadowolony w 100% z tych statystyk, ale mogą być. Słuchaj, Awas już nie rządzi. Ten drań Wasilisk chciał przejąć interes i w końcu stracił cierpliwość. Czy Awas nadal jest w kamieniołomie? Żyje? Pójdę zbadać sytuację. Dobra. Czekaj. Co? Ksara wspominał o pewnej grupie, Stowarzyszeniu 23. Ciągle o tym słyszę. Wiesz coś na ten temat, Frank? No, to taki dowcip wśród ludzi z wywiadu. Taka teoria spiskowa. Jak coś pójdzie nie tak, wywiad zwala to na Stowarzyszenie 23. To takie straszydło. Ale Ksara, ten twardziel, mówi, że się z nim spotkał. Że spotkał się z Armazim. Omal nie narobił w gacie, wypowiadając jego imię. Zara to pojeb. Nie słuchałbym go. Bez odbioru. Dobra. Sprawdźmy jeszcze to miejsce na szybko. Pójdę na pewniaka, sprawdzę sobie zmysłami moimi, czy gdzieś jakaś mina mnie nie czeka. Energetycznie. Dobra. To jedziemy. Istotny punkt. Mamy tę kryjówkę naszą. Dostańmy się do niej i zobaczmy, co nam się odblokowało nowego. Pistolet. Kupię go, no bo jest lepszy. Laser kupię do niego.
Jakie to są naboje? 338. Dobra. Siedem 62 nabój. Dobra. Dobra. To wszystko. Dzisiaj udało się wszyściutko na cicho zrobić. Jedna była prawie akcja, że prawie by nas wykryli, ale udało się, także jest coraz lepiej. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie mój fanpage, zostawiajcie łapki pod filmikami. I to wszystko. Trzymajcie się, na razie. Cześć.